Czy rzeczywiście patrząc się na dzieci, które są zaszczepione, jest taka ilość powikłań, o których się opowiada? Czy rzeczywiście znamy dziecko, które zmarło z powodu szczepień? Jakie są badania, które pokazują, że trujemy nasze dzieci jakimiś metalami, które są podobno w szczepionkach? Nie ma takich badań. Nie ma też metali trujących, które są w szczepionkach. Po prostu ich nie ma. Ktoś będzie nam pokazywał, że jest inaczej? No to niech pokaże nam to laboratorium, z którego to wynika. A nie mnie się wydaje albo słyszałem, bo jest taka kategoria. Mnie się wydaje, jak gdzieś słyszałem, jedna pani powiedziała, na blogu przeczytałem, widziałem, a czy to pochodzi z laboratorium? Warto zobaczyć, że ci, którzy są głęboko przekonani co do szczepień, mogą posługiwać się nauką, metaanalizami, niezwykle wiarygodnymi, które były sporządzone na ogromnej liczbie badanych. Ogromnej. No więc oni mogą wyciągać wnioski. Nie można wyciągać wniosków z jednostkowego przypadku. Na tym nie polega medycyna. Medycyna oparta jest na faktach. Fakty są jednoznaczne. Fakty są dobrze udokumentowane. Fakty można ze sobą wiązać. Można robić badania wieloośrodkowe. Można to wszystko analizować. No i pomyśleć sobie, czy rzeczywiście ci, którzy szczepią, mogą mieć inne intencje niż tylko dobre. Nie mogą. Mogą mieć tylko dobre intencje związane z ich aktualną wiedzą i związane jest to oczywiście także z ich doświadczeniem. Rodzice obawiają się wszelkiego typu powikłań. Obawiają się stresu związanego ze szczepieniem swojego dziecka, bólu. Wiadomo, że to wszystko jest związane z czułością, z miłością. Rzetelna wiedza, rozmowa z mądrymi ludźmi, także z tymi, którzy mają duże doświadczenie, jeżeli chodzi o szczepienia, na przykład rodzicami, powoduje to, że ten strach jest mniejszy. Ważne jest to, żeby do macierzyństwa i do tacierzyństwa się przygotować, żeby wiedzieć, że dziecko należy zaszczepić jeszcze w szpitalu, kiedy przyjdzie na świat, że to jest bardzo bezpieczne i że to jest niezwykle pożądane. I że to jest właśnie ta miłość, czułość związana z tym, że ufamy profesjonalistom, czyli dajemy dziecku to, co jest najlepsze. Idąc do lekarza, szczepić swoje dziecko, musimy mieć przekonanie, że idziemy robić wyłącznie dobro, że to jest coś, co nas spotyka najlepszego, że to jest pewien dar, że możemy swoje dzieci zaszczepić. Jeżeli ktoś ma takie wątpliwości, to właściwie powinien zobaczyć trochę filmów z krajów trzeciego świata, gdzie nie ma szczepień.